Cześć, witam wszystkich serdecznie. Studio Armagedon. Witam moi kochani. No czuję się troszeczkę zobowiązany wobec moich subskrybentów na YouTubie przede wszystkim. Dziękuję wam kochani, że dołączacie w strasznie szybkim tempie. Przyznam się ogólnie, że ja tego wszystkiego tak dobrze nie ogarniam jak wy. Ale jest dobrze, jest dobrze. W tym tygodniu poświęciłem mnóstwo energii na moją Szurlandię. Polecam i zapraszam wszystkich do facebookowej grupy Szurlandii. Tam też mnie odnajdziecie, tam możecie ze mną rozmawiać, zadawać pytania. Jestem aktywny na tej grupie, ale przez to, jak dużo was jest, jak szybko to robicie, jak szybko dołączacie, jak się wieści niosą, no cóż, no nie ogarniam, no nie ogarniam, no jest natłok tego wszystkiego, ale słuchajcie, dam wam dzisiaj coś ekstra, specjalnie dla was, że no tak jak mówię, poczułem się troszeczkę, że was zaniedbałem na YouTubie, a całą energię przeniosłem na Facebooka, no to teraz leci coś ekstra dla was. Moi kochani, zajmiemy się dzisiaj naszym kultem. Kultem, który ogarnia całe elity. Jeśli rozumiecie, co chcę powiedzieć. I teraz tak, świat wam wmawia jakieś organizacje, zarówno bankierskie, jak i tajne stowarzyszenia, jak i satanistów i tak dalej. Słuchajcie, światem rządzi kult śmierci. Światem rządzi kult śmierci. Nie będę używał słów algorytmów, ale zrozumiecie, o co chodzi. Proszę, dzisiaj rzucam wam hasła i tematy do szurania, a wy się po prostu ogarniacie, szuracie na maksa i sprawdzacie, co do was mówię. A później omawiamy to na Szurlandii. Piszecie mi, co chcecie i jak to robimy. Kochani, króciutko przygotowałem dla was tutaj taki wstępik, przeczytam, żeby się nie pomotać. Izrael. Dzielimy to słowo na trzy kawałki. Pierwsze, Is, matka, Saturn, Matrix. Ra, ojciec. El. Saturn. Szukajcie wszystkiego o tej planecie. Szukajcie znaków, symboliki. Przeczytajcie, czym jest, kto jest, dlaczego jest. Dowiecie się bardzo ciekawych, fajnych rzeczy. Dalej. Przeczytam wam, o co chodzi z L. Saturn był źródłem wielkiego tsunami i powodzi, które zmusiła przeniesienie praludzi z zalanej ziemi do jej wnętrza. I tutaj znowu napotykamy teorię, no żadną teorię. Przepraszam, bo niektórzy słuchacze wytykają mi w komentarzach i w dyskusjach ze mną, że posługuję się złymi tymi. To nie jest teoria. A więc L reprezentowany jest przez Black Cube, który widnieje od dnia oddzielenia Ziemi na wizerunku Saturna. A więc moi kochani, mamy tutaj, lecimy od nazwy trójczłonowej Is. Ojciec Ra, L. Rozbijcie sobie to, poszukajcie, przeczytajcie. Cube. Cube, czarna kostka. Czarna kosteczka. Ja mam sobie tutaj taki rysunek. Nie wiem, na ile on będzie dla was widoczny. Widzicie tą kosteczkę pod spodem tutaj? I teraz bardzo na szybko coś wam pokażę. Jeszcze raz. A co widzicie teraz? Zainteresujcie się tą ciekawą gwiazdką tak samo i wtedy zobaczycie, że w środku znajduje się coś, co wyglądem i kształtem przypomina cube, czyli kostkę, czyli sześcian. Teraz wyszurajcie symbolikę sześcianu i proszę, wyszurajcie Obelix. Przepraszam, też popełniłem błąd ostatnio na YouTubie przy wymowie tego słowa. Chciałem się poprawić. Czytam wasze uwagi, dziękuję za nie serdecznie. Moi kochani, przygotowałem dla was coś jeszcze, coś ekstra. I spróbuję wam to zademonstrować teraz. Trzymajcie kciuki, żeby to się udało.
Okej. Teraz troszeczkę niżej. Dobra, jesteśmy. Uciekaj stąd. Się kręcisz za tym słońcem, psychopatko. Dobra, moi kochani, patrzcie. Przygotowałem dla was model płaskiej ziemi. Naleję tu wody. Proszę, tylko nie ciśnijcie mnie, proszę, za to, bo ja powiem tak, nie chcę mi się tak długo mówić i tak długo wam tego roztegacać, bo no dzisiejszy odcinek nie będzie jeszcze tak porządny, że tak powiem, a bardziej naprowadzający. Chcę wam pokazać, o czym myśleć, nad czym pracuję i przede wszystkim chcę podziękować osobie, która mnie naprowadziła na te myśli i na tą stronę całego zagadnienia. To dziękuję, dziękuję ślicznie, nie? Słuchajcie, patrzcie. W środku umieściłem dla was cube. Na dole macie morza i oceany. Cała kula jest kopułą, która nas przykrywa, domem, prawda? Na dole na wodzie lądy, oceany. W środku znajduje się cube. Kostka. I to jest, kochani, kluczyk. I to jest, kochani, kluczyk dla was. I to jest, kochani, rozkmineczka. Pokazałem wam kwadracik w kole, nie? No i teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, żebyście wyszurali, czym jest ta czarna kostka. Chodzi mi o to, żebyście dotarli sobie do filmików, gdzie pewna grupa ludzi nosi taką kostkę na czole. Chciałbym, żebyście zapoznali się, a ja nie musiał tego tak mocno i szeroko opowiadać, abyście zobaczyli, o co tu chodzi, o co chodzi z tym kultem i kim oni kurwa są. Dodam tylko, że ja tych tematów nie lubię. Bardzo nie lubię tych tematów. Ale jeżeli przyjrzymy się tej kostce i jeżeli przyjrzycie się cube'owi, który znajduje się wewnątrz mojego modelu płaskiej ziemi, zrozumiecie, kim jest Elon Musk. Do jakiego kultu należy? Do jakiej organizacji? I co tak naprawdę ta technologiczna bestia wam szykuje? Posłuchajcie, Starlink, jak to Starlink? Ja wam powiedziałem, jaką ja mam opinię o satelitach i o całej bajce z kosmosem. Chciałem wam powiedzieć, że planety mają nazwy bogów. Chciałem wam powiedzieć, abyście poczytali wszystko o Saturnie. I najważniejsze, co chcę wam powiedzieć, to, że to, co jest rozkładane nad naszymi głowami, nad naszą płaską ziemią, stworzy cube. Stworzy ten kwadrat i sześcian. I wtedy zostaniemy zamknięci. A drogi ucieczki wszystkie będą zamknięte. Moi kochani, Hemitrace. Śmieli się ludzie, ubliżali i nie chcieli wierzyć. Dzisiaj łączymy to powoli z nanotechnologią, łączymy to powoli z inteligentnym pyłem. Starlink, Neuralink. Chciałem zwrócić waszą uwagę na te zagadnienia. Chciałem waszą uwagę skierować przede wszystkim właśnie na technologię, na Elona Muska w tym momencie. Bo znamie bestii to technologia. To, z czym my walczymy, nie ma ciała fizycznego. Nie możemy tego zaatakować. Jeżeli wszyscy poprzez Hemitrace posiadamy w naszych organizmach nanocząsteczki, które wniknęły w nasze kości, w nasze ciała fizyczne, a mogą być sterowane falami dźwiękowymi, magnetycznymi czy radiowymi. Nie wiem, chodzi mi o... Dalej mi chodzi o ten... Dalej mi chodzi o zarys. To posłuchajcie, jeżeli ten kolunio
rozstawi ten kwadracik nad nami, połączy go z antenami, które są wszędzie naziemnie rozstawiane, a sygnał na górze, nad naszymi głowami, połączy się i stworzy się cube, wszyscy jesteśmy zaczipowani już teraz. Informacje od tego inteligentnego pyłu przekażą do komputerów, Starlinków czy Neurolinków, informacje o naszych ciałach, o tym, gdzie jesteśmy, na co chorujemy, i informacje o naszych emocjach, czy się boimy, czy jesteśmy szczęśliwi. I czy wleziemy do miast 20 km pod ziemię, czy będziemy mieszkać na dnie oceanu, nie zmieni to i tak faktu, że nasze ciała będą połączone właśnie z tym systemem, z systemem bestii, z systemem, którego my, wolni ludzie, nie chcemy i nie możemy zaakceptować. A więc dla was, kochani, staram się być konkretny i rzeczowy, że tak powiem, i nie rozwijać za bardzo tematyki, w której nie jestem zbyt dobry. Łącząc nazwę, którą wam wymieniłem na początku, i czytając o astrologii i planetach, a szczególnie o tej jednej z tymi pierścieniami wody, które zostały skradzione z Ziemi i zamrożone naokoło, szukajcie, a znajdziecie, moi kochani. Szukajcie, a znajdziecie. Nie podoba mi się Neurolink, nie podoba mi się pomysł trafienia do sieci komputerowej. Nie podoba mi się pomysł zarejestrowania wszystkich ludzi. I nie ma chyba już wśród nas osób, które wierzą w ściemę z tym, rozumiecie? Wiemy już, że najbardziej przestraszeni z nas, ci, którzy kompletnie zmanipulowani są mediami, systemem i całą tą szopką, z pokornie zakrytymi twarzami siedzą przerażeni w domach, doprowadzając swoje ciała do choroby, doprowadzając swoje nerwy do rozpadu. Ci ludzie pierwsi pobiegną po szczepionkę. I ci ludzie pierwsi ją dostaną. A przy następnym ataku grypy, to oni będą ofiarami tej grypy. A więc, moi kochani, moim zdaniem pierwsza próba generalna, przygotowanie do resetu i do zaczipowania całej ludności jest zakończona. Teraz wchodzą drobne etapy. Za naszymi plecami zrobiono co zrobiono, rozstawiono co rozstawiono. Jak widzicie, z wielkim entuzjazmem witamy nowe więzienie, klatkę. I jestem przerażony. Jestem przerażony. Dobra, kochani moi, miłego szurania. Zaznaczam i podkreślam jeszcze raz. Nie należę do żadnej skurwiałej organizacji, religii, ani ideologii. Jestem wolnym człowiekiem. Jeżeli będziecie uważnie słuchać moich filmów, to będziecie rozumieć, o czym mówię i co wiem. Jeżeli coś jest niejasnego lub wyrażam się w sposób niepełny dla was, prosiłbym was, moi kochani, o wejście na Szurlandię i rozpoczęcie konwersacji ze mną. Jestem naprawdę otwartym człowiekiem i po to wyszedłem do publiki, po to wyszedłem na YouTube i po to robię te wszystkie rzeczy na wielu innych platformach, aby właśnie z wami rozmawiać. Dla mnie to jest najważniejsze. Przekaz. Bo ja widzę, kochani moi, co się dzieje na innych grupach. Ja widzę, kochani, co się dzieje na grupach spiskowców w Ameryce, Anglii, Brazylii, Portugalii, Kanady, Australii i tak dalej, i tak dalej. Świadomość, jaka jest między nami, Polakami, jest niesamowita. Jest jak pożar. Uświadamiamy się tak szybko i tak szybko łapiemy się tego wszystkiego, że to jest po prostu wspaniałe. Dziękuję wam wszystkim serdecznie po raz kolejny. Wróćcie do materiałów, proszę was, wyszurajcie co możecie. Zainteresujcie się tym wszystkim.
i miłego dzionka. Bądźcie pozdrowieni. Sława wolni, ludzie. Ziemia jest płaska, a świat jest piękny. Zapraszam do Szurlandii. Siema.